Siema. Hejos. Ekipa na wakacjach, a Bleku sam w garażu siedzi. Robię właśnie skuterka. Co mogę, to poprawiam. Uwielbiam to robić, uwielbiam grzebać właśnie przy takich sprzętach. Przypomina mi się, jak robiłem przy swoim romeciku, czy biegowym zielonym. A wtedy akurat były i ugary, i romety dwubiegowe. A czy ja już trochę jeździłem, zanim pojawiły się ugary. Ile jeździłem? Nie wiem, z 6 lat, 6, 5 lat. Cały czas ogarkiem. Nie, z 6, więcej. Więcej. Dopiero później miałem CZT, ale powiem wam, że no super fajna rzecz, taki skuter dwusuwowy, nie? No polecam każdemu. Można po prostu sobie tak go dostroić, poprzerabiać. Poprzerabiać tak, że będzie miał, nie wiem, tam do 10 sekund do setki. Poprzerabiać, że może to lecieć ze 130, 120, zależy jaka pojemność. No mega sprawa. Z ekipą będę się widział dopiero za tydzień. No ale spoko. Busa popsutego mam. Uszczelka pod głowicą poszła. Kiedy będzie bus? Nie wiem. Około tydzień, dwa tygodnie, jak dobrze pójdzie, a tu mnie nawet straszyli, że do miesiąca, jak trzeba będzie głowicę planować i takie różne rzeczy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tutaj chciałem wam pogadać o skuterku, co porobiłem i na co czekamy jeszcze, za jakimi częściami. No i co udało mi się do tej pory zrobić w nim. Zacznę od siedziska. Nie dość, że je obszyłem, to jeszcze je fajnie nabłyszczyłem plakiem. Od wczoraj to trzyma, czyli ładnie się świeci, nabrało siedzisko kolorku takiego, no, bardziej przypominającego niebieski, bo tak był taki bardzo jasny, szary, niebieski. Co ja dzisiaj zrobiłem? Dzisiaj rozkręciłem klamki, wyczyściłem właśnie te obejmy, pomalowałem podkładówką, farbą czarno-matową i jeszcze na to położyłem lakier. Co zrobiłem? Kluczyk wyczyściłem, patrzcie. Kluczyk był brudny, jest teraz ładny, niebieściutki. Breloka to już chyba widzieliście. Tutaj jeszcze będę musiał to skręcić, bo tak skręciłem, bo jeszcze farba dosyć taka była sucha, ale jeszcze widać świeża. A tu fajnie wymodzili te obejmy, dlatego że tu jest wywiercony otwór, a tu macie taki wybity, taki bolczyk i to jedno w drugie wchodzi. Nie można się pomylić, nie można tego inaczej skręcić, bo jest po prostu w kierownicy otwór zrobiony właśnie pod to. Tu jeszcze ktoś mi z was, widz jakiś, podpowiedział, że skąd mam taką kierownicę sportową w skuterze. No faktycznie, no może i ona jest sportowa, ale nie wiem, no ma taki kształt fajny. No co, no sportowy skuter, no to musi być sportowa kierownica. To teraz będzie petarda, jak zrobimy to wszystko do końca. No co, wyczyściłem oponę, felgę, przekręciłem wydech. Tutaj, patrzcie, jest jeszcze jedno mocowanie na wydech, ale tutaj w tym otworze mam, nie ma gwintu, wiecie, nie wiem, co to się stało. Nie mogę żadnej śruby dopasować, chyba tam raczej gwintu nie ma, na przelot jest, ale no nic tam nie przechodzi, po prostu, nie wiem, zapchane jest, czy komuś się chyba śruba urwała tam w środku, wiecie. I będę musiał chyba tu wykręcić. Nadspawać tutaj śrubę i dać nakrętkę po prostu z tej strony i skręcić, a warto to zrobić, żeby to było na sztywno. A tutaj jeszcze patrzcie, na środek tablicę rejestracyjną przekręciłem, otwór wywierciłem na środku i jest teraz mega. No tu wlepy wleciały, MHR, Malossi. Przyszła sprężyna twardsza niż ta.
Patrzcie to. Właśnie tutaj to prowadzenie sprężyny pękło i dlatego nie mogliśmy kołem przekręcać. Po prostu zblokowało. To blokowało właśnie koło. No, to te śruby by się przydało dać do jakiegoś szkiełkowania czy piaskowania. Zaś niedziałe takie są. A może je poczyszczę papierkiem, zobaczymy. Co jeszcze? O! Sprężynki. I jest ten mistrz całego zamieszania. Co tam? Masz plastik? Nie ma jeszcze. Nie ma plastiku? Nie ma zaraz. Ale mam szpraje. O, co będziemy nimi robić? Całego pomalujemy. Tak? A jaki kolorek masz? No podkład i czarny nawierzchniowy, ten samochodówkę, co chciałem. O, super. Super. Właśnie chciałem jechać jutro kupić. No widzisz, nie, skończyłem robotę właśnie. No słuchaj, zobacz. No. Zobacz, jak siedzisko wygląda. Widziałeś tablicę? A napuściłeś. No, a zobacz to. Jeszcze tak, wyczyściłem tą kierownicą papierkiem. Pomalowałem, patrz, te uchwyty. No. Zobacz, jak to teraz wygląda. Zobacz. O, tu dałeś naklejkę. Tu dałem naklejkę. Tu pasuje nawet, nie? Co? No, naklejka? No. Zobacz, jaka tu ciekawostka. Dali tu otwór w kierownicy. No. Tu bolec jest, widzisz? No. I to trafia ci idealnie i masz idealne ustawienia, nie musisz nic kombinować. A, że... No. Słuchaj, a co sądzisz o tej kierownicy? To jest kierownica sportowa? Widz mi napisał, skąd wziąłem taką kierownicę sportową. No to jest oryginał. Mi się wydaje, że trochę jest, bo jest taka zagięta bardzo. No jest, nie? Bo normalnie, zobacz w skuterze, w tym jest bardziej prosta. Prosta jest, no. Ona jest taka specjalna, żeby tą pozycję taką nabrać do, no, na torze, żeby się składać. Słuchaj, i teraz patrz, zobacz, co ja sobie wymyśliłem. Patrzcie, jak Włosi wymyślili. Te podnóżki to nie służą tylko do pasażera. No to jazdy tak nie. Ty możesz też tak jechać. Nie, no ja wiem, ale koledzy tak niektórzy... Ale nie, wiesz, jak to jest dopasowane? No co? Idealnie, no próbowałem. Ale co, że... Jak na motocyklu, tak. No bo ja miałem kolegów, którzy tak jeździli, tak. Aha. Czyli tacy zaawansowani byli. No tak, taki wariat były. I siedzieli normalnie, tylko te nogi podwinięte, nie? No tutaj, nie wiem, to jest wlepa chyba, nie? Czy to jest oryginalna naklejka do tego? Wlepa. Co jest napisane? CIS. Ale... Ściągnąć ją? Nie, no bo to jest jakaś włoska oryginalna. Aha, no to dobra, ta niech zostanie. Tu by było fajnie, jakbym to jeszcze odrestaurował, wiesz, tę rdzę. Wyczyścić, no. Tył jeszcze jakoś mi się udało, nie, ale... I tą obudowę, nie, przód. Od chłodzenia. Tu, którą? To szare można kiedyś pomalować, nie? A, no właśnie, ty. No ale tu dużo rozbierania jest, wiesz? No i trzeba zobaczyć, czy to nie jest tylko pokrywka na te śrubki, patrz, tu jest jedna śrubka, tu druga. Może to nie jest wcale i to po prostu jest osłona i zejdzie i ją się pomaluje. Podkład. Ściągłem osłonę od magneta, wyczyściłem ładnie pędzelkiem w rozpuszczalniku. No i przygotowałem do malowania. A czemu nie dałeś na spód, tak? No bo tu syf jest, w powietrzu będzie lepiej. On będzie się bujać. No i co z tego? Co obrócę? Aha. No ile to jest malowania? Trzy psiknięcia. Gdzie dobrze. Jest, no? Co to jest? Króliczki. No, przeciąłem się wczoraj. Pod kładówką leci. Oskar. Czerwony też by nie był zły, nie? Nieważne. Tu wygłuszenie. Jo, jest jakieś takie. Dawno nie widziałem magneta. O jeny. Przy romecie moim. Tu odważniki, żeby wibracje nie wchodziło. A tutaj no nie mam spawarki do aluminium i nie wspawam tutaj tego, nie mam drutu, znaczy do aluminium spawarkę mam, ale nie mam drutu aluminiowego, żeby tu wspawać tą szpilkę. Gotowe? Tu od spodu dałeś dobrze? Dobrze. Wiesz co, jeszcze to polakieruję, wiesz, mam lakier. Ale co, potem? No.
Ale ten jest w wysokim połysku, ten samochód. No tak, ale zabezpieczę, wiesz jednak. Ale to jest w dużo wyższym połysku niż malowaliśmy od lakiernika. Ale ja mam matówkę, matowy lakier. No ale tam to jest w połysku, to co nam połyskowy, aha, dasz matowy. Zobaczysz, jak będzie wymalowane. No dobra, to sobie dobra, ocenisz, dobra. To nie, niech schnie. Bo on naprawdę ma wysoki połysk. No pokazywałem ci w skuterze, jak to malowałem. No. Ale wiecie co, powiem wam, że Kuba do mnie zadzwonił i... Nie zgadniecie, co się stało. Zajechał u LTZ-ę. Sprzęgło spalił. Także na Białym Boże tydzień i jeden dzień jazdy. Wczoraj już odmówiła posłuszeństwa, nie chciała zapalić na biegu. I kupa szmalu znowu, nie? No, 800 ponad złotych sprzęgło. Bo to jest ten półautomat. To jest takie, jak coś podobne na zasadzie jak w skuterze. No. Jakieś tam odśrodkowe, coś tam, coś tam. Zaraz malujemy? Parę minut obecnie, a już wymieszamy, nie? Szybko schnie podkładówka. Ty lecisz i na gotowe, na chronometra, a nie, że musisz być. A coraz piękniejszy ten skuter, nie? Nie sądzisz? No, już dużo nie brakuje. No. Jeszcze to z tymi kratkami trzeba porobić. Z którymi? Z tymi wlotami. Tymi? No. Tu? No. Ale co ci się nie podoba? No one są jakieś żółte czy coś. No dobrze, no pod nitki do siodełka. A ty to sam malować? Nie, to tak było w oryginale. Nie, wcale to źle nie wygląda. A tu nie, to nam wystaje, kurczę. No wystaje, no. A wiesz, jak to zrobimy? Okleimy taśmą i sobie bierzesz na paluszek. I bach, bach, bach. I wtedy poprawisz takie niedoskonałość. Oskar, zrobisz mi jeszcze jeden taki breloczek? Muszę drukować. Do... czerwony też? Może być malutki. Ja, wiesz, że było... taki albo... Zaczynamy malować czarną. Ale pachnie. Pierwszą warstewkę cieniutką. Igiełeczkę. Król farb. Maluje. Ekipo, czekaj na mnie, jak załatwię busa, to widzimy się na Białym Boże. Dzisiaj nie pojeżdżę niczym. Na motocykl źle, bo u nas wieje jak normalnie za cara. Kładem by można było, ale chyba kłada by też zmiotło, bo to zamiata wszystkim dzisiaj. A skuter, no to dopiero jutro. Nie, Oskar? Jutro u niego będzie odpisał, czyli jutro wyślę, czyli jutro jest środa, w czwartek, piątek odpalamy. Jeśli czwartek, piątek, dobra. Nie. Czarne się robi, ładne, no, w połysku. Ładne. Życzę wam miłych wakacji. Wakacje dopiero się rozpoczęły. To nie półmetek, początek. Bezpiecznych, super wakacji wam życzę. Nie zapomnijcie wysyłać na Facebooka, na Blegopso, foty z wakacji. Będę je publikował, omawiał. Zobaczymy, jak się bawiliście. Elo.